Dobrym obyczajem jest, żeby obiekty szczególnego przeznaczenia, a do nich należą na pewno te budynki muzealne, miały swój symboliczny moment, żeby właśnie wmurować akt erekcyjny. Ważne jest, żeby w tym akcie erekcyjnym, który jest zamykany w kapsule czasu, znalazły się świadectwa tego obecnego życia. Zostały umieszczone w takiej właśnie metalowej tubie, która została wmurowana w ścianę jednego z obiektów. Dodam tutaj od razu bardzo ważnego, ponieważ Urząd Konserwatorski postawił niejako nam zadanie, żeby w wyburzanych budynkach pozostawić część architektury. I tam właśnie ściana zachowana z tego oryginalnego posłużyła za miejsce ukrycia właśnie owej kapsuły czasu. Połączenie starego z nowym to jest przede wszystkim kopuła łuku w budynku B. Jest to stary element, który jest narzucony przez konserwatora zabytków. Żeby go odtworzyć, trzeba było jednak wykorzystać stare techniki budowlane, murarskie. Natomiast bardzo fajną rzeczą było to, że po zwieńczeniu tego obiektu trzeba było to wypełnić. I trzeba było to wypełnić materiałem lekkim, a nie ciężkim betonem. Materiał lekki, tu mamy na myśli keramzyt na przykład, który jest bardzo dobry, akustyczny i izolacyjny. Największym wyzwaniem z perspektywy tego roku jest przede wszystkim jednak ten transport żurawia pomiędzy Placem Wolności a częścią enklawy, czyli placu budowy muzeum. Było to specjalistyczne wydarzenie z uwagi na to, że całe elementy musieliśmy przenosić przez dachy obiektów istniejącego muzeum, czyli przez budynek A.